Gościem poranka wnet jest wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry. Panie. Prosto po wizycie w Afryce. W jakich państwach pan był? Przez ostatni, przez ostatni prawie tydzień byliśmy w Południowej Afryce, w Republice Południowej Afryki, w Namibii i w Rwandzie. To była wizyta długo przygotowywana, konsultacje polityczne, forum gospodarcze, forum akademickie. Bardzo intensywna praca na rzecz budowy mocnych relacji Polski z państwami afrykańskimi, otwarcie ambasady, nowej, kolejnej ambasady w Rwandzie, w Kigali. a To jest też te, to działanie, którym się zajmujemy mocno od, w ostatnich latach. Odbudowujemy polską obecność dyplomatyczną na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki, właśnie bo to jest niezwykle ważny kontynent, także z uwagi na, na kwestie demograficzne, na kwestie gospodarcze. To jest ten kontynent, na, na którym z jakimś upodobaniem minister Radosław Sikorski zamykał konsulaty, bo uważał, że to nie nie jest opłacalne i Polska nie ma interesów w Afryce. Rzeczywiście była taka tendencja jeszcze do roku 2013-14, że Polska bardzo mocno zwijała swoją obecność dyplomatyczną. Takie były decyzje ówczesnego szefa MSZ. Ja uważam, że to jest po prostu kompletnie błędna strategia. Trzeba być obecnym na całym świecie, zwłaszcza że Polska ma ogromny kapitał, którego nie mają inne państwa europejskie, inne duże kraje europejskie, Jaki? które miały po prostu przeszłość kolonialną. My tej przeszłości kolonialnej nie mieliśmy, wręcz przeciwnie, to my byliśmy państwem kolonizowanym przez zaborców, najpierw potem przez nazistowskie Niemcy i sowiecką Rosję, napadnięci też pod dominacją sowiecką. I to tak naprawdę jest pewna wspólnota doświadczeń historycznych z mieszkańcami Afryki, doskonale rozumiana przez nich, doskonale rozumiana przez tych ludzi, którzy o tym wiedzą. Wielu ludzi o tym wciąż nie wie, dlatego tak ważne jest to, żeby tam jeździć, żeby zapraszać ich do nas, żeby się spotykać, rozmawiać, zacieśniać te relacje, dlatego że na tych kwestiach wspólnych doświadczeń historycznych można naprawdę bardzo dużo zbudować. Ale czy naprawdę jest tak, że w Rwandzie, w Namibii, w RPA ktokolwiek wie o tym, że Polska nie była krajem kolonialnym, że jest różnica między Polakiem, Anglikiem i Francuzem? No dzisiaj już na pewno wie znacznie więcej ludzi dzięki tej pracy dyplomatycznej, którą my wykonujemy, ale wciąż na pewno nie jest tak, że Polska się wszystkim automatycznie z tymi kwestiami kojarzy. Większość ludzi nawet niespecjalnie wie, gdzie Polska leży. No taka jest, taka jest po prostu rzeczywistość. To jest wielkie zadanie przed naszą dyplomatyczną żeby to zmieniać właśnie takimi działaniami, właśnie zwiększaniem obecności i obecnością stałą dyplomatyczną, częstszymi kontaktami międzynarodowymi. A ma to znaczenie także dlatego, że Afryka jest dziś bardzo istotna dla Rosji. Rosja niezwykle aktywnie w Afryce próbuje działać, stara się uzyskiwać tam poparcie na forach międzynarodowych dla swojej agresywnej polityki. To też wynika z tego, że wielu em, polityków, przywódców afrykańskich w, w przeszłości studiów w Moskwie miało te kontakty ze Związkiem Radzieckim, Związkiem Sowieckim. Do dziś to jest zresztą w wielu tych państwach wspominane z, z pozytywnym sentymentem, bo im się Związek Sowiecki kojarzył z tym, że no ktoś walczył z, z właśnie z tymi państwami dawnymi kolonialnymi, tak samo jak oni, po tej samej stronie. Dzisiaj kluczowe jest to, żeby uświadamiać um, mieszkańcom, przywódcom krajów afrykańskich, że państwem realizującym politykę kolonialną, imperialistyczną dzisiaj jest Rosja ale czy taką świadomość mają czy ta, czy takie b, b rozmowy właśnie rozmowy na temat Rosji na temat wpływu Rosji pan minister z politykami w RPA w Namibii czy w Rwandzie Miał. To był jeden z najważniejszych elementów naszych konsultacji. Przedstawienie, przedstawienie rzeczywistości, przedstawienie faktów na temat agresji Rosji na Ukrainę, faktów często w ogóle wręcz nieznanych, także dlatego, że w mediach tam zupełnie inaczej czasami jest to przedstawiane. Dużo mniej mówi się o cierpieniach ludności cywilnej. Dla wielu to jest zupełna nowość, jeżeli dowiadują się o tym, że Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną. My, my o tym mówimy i oczywiście poziom reakcji jest różny, no bo to też wynika z wieloletnich. Wieloletnich y, sympatii do Rosji, więc ta praca na pewno nie jest pracą na jedno spotkanie, jedne rozmowy. Y, y, nikt nie liczy na to, że tutaj nastąpi nagła zmiana. Będziemy tą pracę z pewnością kontynuowali, ale też poziom jest zróżnicowany. Tutaj szczególnie trzeba podkreślić Rwandę, która jest jednym z kilku państw afrykańskich bardzo mocno opowiadających się dzisiaj za ochroną prawa, międzynarodowe, prawa międzynarodowego, za obroną terytorialnej integralności Ukrainy, przeciwko agresji. Rosyjskiej głosują w ONZ za wszystkimi rezolucjami potępiającymi te działania rosyjskie. Jest jeszcze kilka takich państw afrykańskich. No i to też przekłada się oczywiście na lepsze relacje nasze dwustronne z Rwandą. Tam zorganizowaliśmy potężne forum gospodarcze polsko-rwandyjskie, ponad 200 uczestników, forum akademickie, 8 uniwersytetów z Polski z nami też pojechało, bardzo duża delegacja, dombo, studenci rwandyjscy. Czyli są to do nie Polski była samotna wyprawa pana ministra, tylko to była wielka wyprawa. Do Rwandy mieliśmy oczywiście bardzo dużą delegację, myślę, że największą w, w historii. No, nie jestem w stanie przypomnieć sobie, żeby była kiedyś tam większa grupa z Polski. To wynika też z tego, że jest bardzo duże zainteresowanie obustronne, a Rwanda jest krajem, który w Polsce bardzo wielu ludziom wciąż kojarzy się przede wszystkim z ludobójstwem Hutu na Tutsi w roku 1994, ale od tamtego czasu Rwanda przeszła ogromne przemiany. Jest to państwo bardzo dynamicznie rozwijające się, państwo, które chce być jednym z najnowocześniejszych krajów w Afryce i jest też państwem odgrywającym nierzadko bardzo pozytywną rolę, jeśli chodzi o stabilizowanie bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim. No ale, My też Rwandę w tym wspieramy. Ale jednocześnie też wspiera, czy nawet uczestniczy w wojnie z Kongo. Tam nie jest spokojnie na granicy rwandyjsko-kongijskiej. No to jest niestety pokłosie wciąż też tych napięć rasowych jeszcze sprzed kilku dekad, bo to są również te plemiona, które częściowo to są ludzie, którzy uciekali z nawet jeszcze przed 1994 rokiem, niektórzy już trochę później. Ta sytuacja jest naprawdę też bardzo niestabilna. Terytorium Rwandy też jest atakowane z tamtych właśnie terenów. No, jest to sytuacja na pewno cały czas niestabilna. Podobnie również mamy do czynienia z niepokojami już dzisiaj znacznie mniejszymi w, w Mozambiku, w prowincji Cabo Delgado, gdzie też Rwanda odgrywała bardzo pozytywną rolę, jeśli chodzi o stabilizowanie tego regionu. I my tutaj z całą stanowczością podkreślamy, że wspieramy wszystkie te państwa, wszystkich tych, uczestników tych wydarzeń, którzy dążą do stabilizacji, do pokoju, do dialogu. Rwanda jest takim państwem i z pewnością na nasze wsparcie nie może liczyć. Jest, a nie jest tak, że właśnie w Afryce widać w pewnym sensie taką klęskę świata zachodniego i polityki świata zachodniego, w którym na przykład pieniądze przeznaczone teoretycznie na poprawę warunków bytowych w Afryce przeważnie z tych pieniędzy wielkie koncerny korzystały zło, w Rwandzie i diamenty i złoto i w Kongo diamenty i złoto i cały czas o to samo idzie walka, czyli idzie walka o złoża afrykańskie, a nie o to, żeby w Afryce żyło się normalnie. Oczywiście, że tak jest. Zachód czy północ w zasadzie bogata północ popełniła bardzo wiele błędów w Afryce, błędów motywowanych tą mentalnością najpierw kolonialną, potem postkolonialną, czyli dążeniem do eksploatacji rabunkowej po prostu surowców afrykańskich. Oczywiście no, dla celów gospodarczych, dla, dla, dla benefitów dla, dla, swoich, dla swoich gospodarek. No pod przykrywką oczywiście pomocy humanitarnej czy rozwojowej wielokrotnie takie działania się odbywały. My też to bardzo mocno podkreślamy, że my mamy zupełnie inną filozofię. My chcemy oczywiście być gospodarczo obecni. W Afryce są polskie firmy już w wandzie inwestujące. Myślę, że będzie ich teraz jeszcze znacznie więcej po tym udanym bardzo forum gospodarczym. Natomiast my też podchodzimy do tego w taki sposób, żeby to się odbywało na zasadach społecznie odpowiedzialnych, to znaczy takich, które zapewnią przede wszystkim lokalnej społeczności ten właściwy, sprawiedliwy udział w Zyskach z, z eksploatacji surowców, żeby to nie było tak, że ktoś tam przyjeżdża i po prostu zabiera to, a, a miejscowa, miejscowe, miejscowe społeczeństwa z tego nie korzystają. Czy to jest tak, że jeżeli pan minister rusza na taką afrykańską wyprawę, to jest pan tylko reprezentantem rządu polskiego i polskich interesów, czy też ma pan dodatkowe, ta misja ma dodatkowe znaczenie, no bo Rosja, no bo Chiny, które chcą też kolonizować kontynent afrykański. No, na pewno jest tak, że nasza obecność tam jest traktowana też poniekąd jako obecność Europy, Unii Europejskiej, chociaż my w tym przypadku przede wszystkim skupiamy się na interesach naszego państwa. My uważamy, że potrzeba być tam, że nasza obecność tam jest też po prostu korzystna dla Polski. Polska odgrywa coraz większą rolę w różnego rodzaju sprawach globalnych, w związku także z naszym wsparciem dla Ukrainy, w związku z naszą obecnością na, na scenie międzynarodowej. Chcemy być obecni także w Afryce, także dlatego, że widzimy, że właśnie mamy pewien kapitał, którego nie mają inni. Jeżeli ktoś w przeszłości, taki jak państwa no, typu na przykład, nie chcę tutaj palcem wskazywać, no, ale wszyscy wiemy, że Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia mają przeszłość kolonialną i to nierzadko związaną z, z różnymi z wręcz zbrodniami, jak na przykład niemieckie ludobójstwo w, w Namibii, gdzie też byliśmy, gdzie też to, to cały czas jest bardzo czy żywa belgijskie historia. belgijskie w Kongo. Belgijskie w Kongo. No to są sprawy wciąż pamiętane, wciąż bardzo mocno kojarzone z tymi właśnie krajami. Polska takich negatywnych, tego negatywnego bagażu nie ma, więc stąd mamy też możliwość działania e, może nieco większą, może w tym zakresie mamy nieco czystszą kartę. Z tego powodu, że nie byliśmy nigdy w Afryce, oczywiście dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, nie mamy tej, tej długiej historii, tej ciągłości relacji, no ale to jest właśnie wielkie zadanie, żeby to zbudować. A jeszcze nawiązując właśnie do tych wspólnych doświadczeń historycznych. W Namibii, gdzie odbyły się, <tryk> <tryk> odbyły się konsultacje po raz pierwszy od 18 ponad lat, bo ostatnio raz 18 lat temu rozmawiali ministrowie Polski i, i Namibii, ministrowie spraw zagranicznych. no To też te kwestie związane właśnie z dziedzictwem zbrodni, z dziedzictwem ludobójstwa, które w Namibii, no którego dopuścili się Niemcy, gdzie Namibia dzisiaj domaga się reparacji za te zbrodnie. I dostałem. ta kwestia. Jeszcze nie dostała, bo te rozmowy wciąż jeszcze się toczą, natomiast udało im się rzeczywiście już znacznie, znaczny, znaczny postęp osiągnąć. O tej kwestii też oczywiście rozmawialiśmy, z uwagi na to, że Polska to jest, w tej, jest w tej sytuacji bardzo podobnej, gdzie nam też nie, nie zadośćuczyniono za zbrodnie II wojny światowej. I te argumenty były wymieniane? Tak, o tym też rozmawialiśmy z panią, z panią minister spraw zagranicznych. Byliśmy też w Windhoek w Namibii. Oddaliśmy hołd ofiarom ludobójstwa na plemionach Nama i Herero. W, w w centrum miasta jest ten pomnik. To z... też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo to, to było tak naprawdę, jak historycy wskazują, jedno z pierwszych, jeśli nie pierwsze w ogóle ludobójstwo w XX wieku, które później zostało na, na bazie tego, na bazie tych doświadczeń Niemcy też przygotowywali masowe zbrodnie, popełnione potem w czasie II wojny światowej. Z tego, co pamiętam, po prostu zostali wypędzeni na pustynię i tam znaczna z głodu. Tak, z głodu, spragnienia, kobiety, dzieci, absolutnie. To zresztą było świadome działanie z rozmysłem zaplanowane, żeby całość tych dwóch plemion zlikwidować, nie zważając czy to są kobiety czy dzieci, te dokumenty historyczne istnieją. No i wciąż ta sprawa nie została jeszcze ostatecznie no, zadośćuczyniona. Wprawdzie jest, pewna, jest pewne porozumienie, ale ono wciąż nie zostało wdrożone, także dlatego, że, że są spory co do tego, czy ono jest we właściwej wysokości, czy w właściwy sposób zostało, zostało zaplanowane to, w jaki sposób te środki będą trafiać. No ale to jest sprawa oczywiście między Nam, 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 Namibią a Niemcami. My z pewnością będziemy wspierać Namibię w walce o historyczną sprawiedliwość. A w takim razie nie, nie mówiliśmy jeszcze o e, RPA. Kraj, który się e, przemienił, ale nie przemienił się w sposób taki, jaki sobie wyobrażali e, ci, którzy by zmieniali Afrykę, by nie e, Republika Południowej e, Afryki miało być to wzorowe państwo, a jest państwo z tego, co Wiem, nie wiem czy pan minister to potwierdzi, ale państwo, w którym jest po pierwsze niebezpiecznie, a po drugie boryka się z rozmaitymi problemami, nie tylko przemytem, nie tylko mafiami, nie tylko zbrodniami, ale też upadkiem gospodarczym. No niestety, rzeczywiście to jest państwo, które się mierzy z dużą ilością problemów. Państwo z ogromnym potencjałem, z potężnym, potężnymi możliwościami, też odgrywające bardzo dużą rolę w globalnej polityce, zwłaszcza tej na kontynencie afrykańskim. Natomiast państwo przeżywające trudności i z bardzo wysokim bezrobociem, z wysoką inflacją, z przerwami w dostawie energii, obecnie też bardzo duże problemy polityczne, afera związana z zarzutami, co do, do nieujawnienia, Zapewnienia majątku przez prezydenta. Te, te napięcia polityczne są tam rzeczywiście bardzo duże, no i to jest złe zjawisko, bo RPA jest państwem tak dużym i tak istotnym, że jakakolwiek ewentualnie pogłębiająca się tam niestabilność będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa na całym kontynencie. Ale przyjechał pan też w momencie, w którym e, Walusz tak ma na nazwisko, ten, który siedział przez 30 lat w więzieniu za zabójstwo lidera. Lid lidera, Jednego z liderów politycznych w RPA ma wyjść tak, na wolność, został, został ugodzony nożem w tym więzieniu. To była informacja, która była ważna w mediach w Republice Południowej Afryki. Absolutnie to była najważniejsza informacja przez kilka dni po, po decyzji Sądu Konstytucyjnego RPA o zwolnieniu warunkowym z więzienia Janusza Walusia. To, to rzeczywiście było tam głównym tematem, dlatego że w wciąż. To jest sprawa budząca ogromne emocje, ogromne napięcia społeczne, demonstracje pod, pod więzieniem, blokady dróg z tego powodu tam miały miejsce. No, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest wciąż niezwykle żywe. No, ta pamięć czasów apartheidu, ta pamięć no, i też negatywne emocje w stosunku do białej ludności ze strony ze strony tej większości czarnoskórej cały czas są bardzo silne. To też spowodowane jest prawdopodobnie tym, że no, Kryzys ekonomiczny dotyka wszystkich, więc takiej sytuacji te napięcia społeczne rosną. My w, oczywiście no to są decyzje, sąd taką, sąd RPA taką decyzję podjął, to chcę też bardzo jasno podkreślić, że polski rząd traktuje tą sprawę tak jak sprawę każdego innego obywatela Polski, który gdzieś gdziekolwiek na świecie. Bo ma obywatelstwo jest, on, polskie. Tak, jest, ma obywatelstwo polskie, jest naszym obywatelem i przysługuje mu opieka konsularna. Będziemy oczywiście, i to też w tych rozmowach ze stroną RPA, zostało podkreślone, że my traktujemy to jako sprawę polskiego obywatela i już obowiązkiem rządu RPA jest zapewnienie mu bezpieczeństwa jak każdemu obywatelowi, obywatelowi polskiemu. No on został skazany prawomocnie, odbył karę, w tej chwili został prawomocnie wypuszczony z więzienia. Trzeba szanować te decyzje sądów niezależnie, co ktoś o nich może sądzić, natomiast obowiązkiem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa. To, to wróćmy do interesów, czy coś konkretnego, czy jakiś kontrakt, albo jakieś porozumienie z tej wielkiej wyprawy afrykańskiej pana ministra wynika. Największy, najwięcej konkretów zdecydowanie mamy, jeśli chodzi o współpracę z Rwandą. To jest podpisane porozumienie o współpracy przemysłów obronnych, to są podpisane porozumienia, to jest, to jest umowa międzynarodowa, a z kolei są porozumienia o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Handlu i rwandyjskim jej odpowiednikiem. Sześć albo nawet siedem, bo jeszcze jedno miało być podpisywane później, porozumień między uniwersytetami, a miejscowymi instytucjami dotyczącymi wymiany studentów, wymiany wykładowców, współpracy akademickiej badawczej. Rozwijamy tą współpracę na bardzo wielu polach. No i przede wszystkim masa firm, które tam pojechała, która nawiązuje kontakty z, z, z kontrahentami miejscowymi. Chcą tam inwestować w rynek surowcowy, w rynek, mamy też współpracę z zeszłego roku, e, jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Rwanda bardzo mocno się cyfryzuje, modernizuje. Nasze firmy są tam obecne, dostarczają te rozwiązania. No, chcemy być tam obecni i chcemy też, żeby Rwanda była obecna u nas, bo to jest jedno z tych państw afrykańskich, Rzeczywiście jest niezwykle cennym, rozsądnym, odpowiedzialnym partnerem i chcemy, żeby ta współpraca się pogłębiała. Nie powiedział pan przemysł obronny. My Mamy dostarczyć jakiegoś uzbrojenia Rwandzie czy Rwanda Polsce? To jest na razie no, temat jeszcze bardzo wstępny, to będą o szczegółach rozmawiały konkretne firmy. Natomiast Rwanda jest państwem, które swoją armię dzisiaj buduje dla obrony swoich, swoich granic, ale też po to, żeby być stabilizatorem w swoim regionie, na kontynencie. Ja wspomniałem wcześniej o Mozambiku, mamy sytuację cały czas niepewną właśnie w Demokratycznej Republice Konga, cały czas te napięcia się pojawiają. Więc Rwanda taką ma filozofię, żeby i jej armia była jak najlepiej wyposażona. To jest właśnie szansa dla polskiego przemysłu obronnego, żeby w taką współpracę wchodzić. Zresztą już w poprzednich latach taka współpraca była. Dostarczaliśmy broń, karabinki, karabinki Grot, karabinki Beryl, do Rwandy trafiały. Także jesteśmy państwem, które no zostało tam już w pewnym sensie pozytywnie sprawdzone i jest zainteresowanie, żeby ta współpraca była rozwijana. Minister, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński jest gościem poranka w Panie ministrze, krótka przerwa i za chwilę, być może uda nam się połączyć z ambasadorem polskim w Maroko. Być może tak, być może nie. Pożyjemy, zobaczymy. A teraz czas na reklamę. Radio.net Reklama. SDP Cafe prowadzi spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 8 grudnia gościem będzie Andrzej Lisowski. Rozmowę poprowadzi Paweł Sołtysik. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkanie. Zajmijmy się na stronie www.sdp.pl. Wybór literackich klasyków poezji romantycznej. Mickiewicz, Norwid, Krasiński Asnyk. Melodie znane od lat, nowe aranżacje i muzyczne premiery. Plejada znakomitych głosów pod kierownictwem Jana Stokłosy. Dźwięki i teksty, które zapadają w serce. W roku romantyzmu polskiego przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy projekt muzyczny. Jednego serca. Konteksty romantyzmu polskiego. Posłuchaj na kultura.gov.pl Poleca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o reklamie. Wywiad w net. Wracamy do rozmowy z ministrem Pawłem Jabłońskim. Czy już o Afryce powiedzieliśmy wszystko, co powinniśmy powiedzieć dziś w poranku w net? No, O Afryce moglibyśmy rozmawiać godzinami, bo to jest kontynent wielki, bardzo zróżnicowany, z wielkim potencjałem. Natomiast no, to, co jest najważniejsze, to to, żeby cały czas być tam obecnym, cały czas być yy, i obecnym tam, i żeby Afryka była obecna w Polsce, bo to naprawdę może być wielki, wielki yy, pozytywny element naszej polityki zagranicznej. My na pewno będziemy nad tym mocno pracowali. Mieliśmy. Nadzieję, że uda nam się po, połączyć z ambasadorem polskim w Maroko. Są jakieś problemy, ale w takim razie przenieśmy nasz punkt widzenia, czy reflektor i popatrzmy na to, czym zajmuje się pan minister. Jeszcze jest Iran, jeszcze jest Izrael, jeszcze jest Liban, czyli jest to miejsce, ta beczka z prochem na Bliskim Wschodzie. No rzeczywiście region Bliskiego Wschodu też jest y, niezwykle y, w przeszłości zwłaszcza, ale obecnie w teraźniejszości też y, doświadczony konfliktami wewnętrznymi, różnego rodzaju problemami też z, z biedą, z, 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 z nienajlepszym rozwojem gospodarczym w wielu krajach, chociaż nie we wszystkich no. Są państwa też bardzo rozwinięte, bardzo zasobne, bardzo zamożne. Izrael. Izrael jest jednym z takich państw, choć też oczywiście dotykany niestabilnością, dotykany napięciami wewnętrznymi pomiędzy Izraelem a, a Palestyną. No to te spory są przecież znane wszystkim od, od wielu lat. Teraz też obserwujemy sytuację. Tworzy się nowy rząd, um, cały czas są napięcia, cały czas są starcia, cały czas są ataki. No to jest niestety zjawisko, do którego może wielu, wielu się przyzwyczaiło, no ale cały czas jest to coś, co nie sprzyja stabilności stabilności i bezpieczeństwa. Czy jest jakiś pomysł na świecie, który mógłby, za pomocą którego, czy jakaś nitka, czy jakaś lina, którą można przeciągnąć Iran na stronę, na stronę Zachodu? Wiemy, jaką rolę odgrywa teraz wojnie rosyjsko-ukraińskie, wiemy o dronach, które niszczyły infrastrukturę ukraińską. Co można zrobić, żeby ten Iran się zmienił i żeby Persowie wrócili do stołu i zaczęli normalnie funkcjonować? Na pewno trzeba podejmować różne działania, które, czy właściwie wszystkie, jakie są możliwe. My staramy się też z Iranem rozmawiać. Ja też byłem z wizytą w Iranie kilka tygodni temu. Podejmujemy takie rozmowy, chociaż one są bardzo trudne z uwagi na kompletnie inne stanowiska w sprawach międzynarodowych, także w, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących kwestii związanych z ochroną praw człowieka. Mamy tutaj dużo różnych kwestii spornych i mówimy o tym między sobą otwarcie. My podchodzimy do Iranu z, cały czas z ogromnymi nadziejami, że sytuacja tam będzie się zmieniała. Polska z Iranem też w przeszłości miała bardzo dobre stosunki od czasów, tak naprawdę można powiedzieć, II wojny światowej, nawet wcześniejszych, nawet no w czasie II wojny światowej przyjęcie przez, przez Iran, czy na terytorium Iranu polskich uchodźców z armii, armii Andersa, no to były rzeczy, które no, do dzisiaj są mocno pamiętane i u nas, i w Iranie, więc to, są też, to jest też pewien kapitał historyczny, na którym trzeba te relacje budować. No i pan minister w czasie takiej rozmowy mówi, mówi, Ukraina jest niszczona przez Rosję. Jaka jest odpowiedź drugiej strony? No nie, nie mogę zdradzać dokładnego przebiegu, rozmów z tym czy innym państwem, ale zdarza się to czasami, jak rozmawiamy z państwami, które mają właśnie inną perspektywę, że e, pojawiają się takie bardzo ogólne, e, nawet można powiedzieć czasami frazesy o tym, że drogą do e, pokoju jest dialog i należy znaleźć kompromis między dwoma stronami tego konfliktu, że jest, używane takie, e, jest tak, używana taka argumentacja, że to jest spór, który trzeba jakoś rozwiązać, znaleźć jakieś rozwiązanie środkowe. My wtedy odpowiadamy bardzo jednoznacznie, że tutaj nie ma sporu między dwoma równoprawnymi stronami, tylko jest agresor i jest ofiara. Nie można znajdować kompromisu innego niż zakończenie agresji, wycofanie się agresora z tego, co zrobił, ukaranie winnych, ukaranie sprawców zbrodni. No, to jest absolutna podstawa i to jest w zasadzie, można powiedzieć, nienegocjowalne. To jeszcze na chwilę wróćmy do Afryki w kontekście wojny na Ukrainie. Dużo się mówiło o tym, że bez ukraińskiego zboża Afryce grozi głód. Czy, pan, czy, czy to, że to zboże jest w jakiś sposób eksportowane, ten problem zniwelowało do zera, czy ten problem istnieje? Do zera nie zniwelowało, bo ta niestabilność oczywiście się pojawiła, natomiast to, co Polska w tej sprawie robi, też jest bardzo mocno doceniane. My o tym też mówimy, bo też nie wszyscy mają tego świadomość. Przez Polskę idzie no, między 1,4 a 1,3 tego zboża, które wychodziło wcześniej drogą morską z Ukrainy, przez, mówię tutaj, drogę lądową. My takie korytarze transportowe udostępniliśmy. W poprzednią sobotę w Kijowie był przecież premier Morawiecki, który razem z prezydentem Zełańskim, razem z premierami Litwy, Belgii, jeszcze kilkoma innymi, którzy się zdalnie Czyli uruchomili tą kolejną inicjatywę Zboże z Ukrainy, gdzie finansujemy transporty zboża do państw potrzebujących, do państw, które były od tego zboża uzależnione. To jest dostrzegane, to rzeczywiście się pojawia. Za to jesteśmy, za, za to jesteśmy, za to jesteśmy bardzo pozytywnie oceniani, jest wyrażona wdzięczność wobec Polski, bo to też pokazuje naszym partnerom, to jest bardzo ważne, że ta percepcja, gdzie, która jest przez Rosję często rozpowszechniana, że to jest jakaś tam wewnętrzna sprawa Europy, że w ogóle Afryka nie powinna się tym interesować. To pokazuje, że... My mamy inny pogląd na tą sytuację, że to jest konflikt, który ma globalne konsekwencje, i my nie zamykamy oczu na właśnie globalne konsekwencje w Afryce na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi na przykład o transporty żywności. Z tych państw, które wymieniliśmy najbliższe gdzieś radiów net jest, najbliższy jest Liban, tam studio w Bejrucie Kazimierz Gajowy wielokrotnie mówił o tych złożach gazu, które są na wszelpie Morza Śródziemnego na granicy w wodach terytorialnych i Libanu i Izraela, czy tutaj też coś o tym myślimy? O jakiejś współpracy z Libanem, złoża gazu, gaz? Absolutnie tak, i tutaj nawet mogę powiedzieć, że miałem niedawno przy okazji forum Unii dla Śródziemnomorza, pod koniec listopada miałem możliwość spotkania z ministrem spraw zagranicznych Libanu, gdzie tą kwestię też poruszyliśmy, sygnalizując, że Polska tymi sprawami energetycznymi też jest zainteresowana. Tutaj w ogóle jest dość ciekawa tak z punktu prawno-międzynarodowego sytuacja, bo to jest w oparciu o umowę o delimitacji granicy morskiej między Izraelem a Libanem. Umowa, która została zawarta, ale która wciąż jeszcze nie została ratyfikowana, bo wzbudza potężne kontrowersje i w Izraelu, i w Libanie. W Libanie sytuacja polityczna wewnętrzna dodatkowo się nakłada. Ogromna niestabilność, trudności z wyborem no, jakichkolwiek władz, cały czas te potężne napięcia wewnętrzne, rola Hezbollahu. No, są to sprawy, które z pewnością nie przyczyniają się do, do stabilności, do, do, do budowy takich trwałych, rozwijających się stabilnie relacji. Ale cały czas podejmujemy te działania. Jesteśmy obecni też dyplomatycznie. Mamy placówkę w Libanie, która robi co jej mocy i tutaj jest bardzo aktywna, żeby również w tych kwestiach gospodarczych i energetycznych rozmawiać. Ale nie jest tak, że Peginiga jest gotowe do tego, żeby zainwestować w te złoże? Ja nie mogę zdradzać szczegółów, natomiast mogę zapewnić, że ta sprawa jest bardzo wysoka na naszej agendzie i jest podnoszona w naszych rozmowach z Libanem. To w takim razie jeszcze zapytam o Azerbejdżan i Kazachstan. Te państwa akurat nie leżą już bezpośrednio w, w, w zakresie terytorialnym tych departamentów, którymi podlegają w MSZ, ale oczywiście są również bardzo ważne z naszego punktu widzenia. I Kaukaz i Azja Środkowa to są kraje, które z... są rejony bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego. Państwa, które zwłaszcza, mówimy, Azja Środkowa, no, sprawia, I tak, że nie. I tak byśmy, panie ministrze, za chwilę, za chwilę wylądowali w Korei Południowej, gdzie też są bardzo ważne interesy. Przyjechało pierwsze Dzień dobry. wchodzimy na temat. Południowej do Polski ważne kontrakty, budowa elektrowni atomowej, ale mamy połączenie z ambasadorem Krzysztofem Karwowskim. Łączymy się, panie ministrze, można założyć słuchawki. Nie wiem, czy pan minister już jest gotowy. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Bardzo Witam. się cieszę, że słyszę głos Pana ambasadora, bo to po raz pierwszy od wielu miesięcy, a może i lat. A pytanie jest proste: Sukces piłkarzy Maroka. Jak, jak ta euforia wyglądała w, pana w najbliższej okolicy ambasady Rzeczpospolitej w Maroku? No, trzeba przyznać, że Przede wszystkim to wielki sukces piłkarzy marokańskich. No i euforia była niesamowita. Praktycznie całe Maroko świętowało z królem, trzeba przyznać, że z królem. Król wyjechał z pałacu i razem z piłkarzami w stroju narodowym Maroka cieszył się. No, jak wszyscy wiemy, ja to porównuję trochę z atmosferą, jaką. My czuliśmy w 1974 roku, kiedy, kiedy też dosyć daleko zaszliśmy, o malszami świata nie zostaliśmy, gdyby nie pewien mecz na wodzie z Niemcami. I Maroko również ma dzisiaj tę szansę. Zobaczymy, jak sobie poradzi w sobotę z Portugalią. Ale Maroko, czy Marokańczycy, to jest jeden wielki żywioł, ale to też nie jest dziwne, bo nawet jak się przejedzie. Wieczorem po ulicach czy Maroka, czy Rabatu, czy, czy innych miast, to widać setki, jeśli nie tysiące dzieciaków, młodzieży i dorosłych, którzy kopią piłkę. To jest ta sama zabawa i ta sama e, chęć i wola gry, jaką my mieliśmy w latach 70. i może dzięki temu mieliśmy taki, taki wówczas zespół. Dzisiaj ja żałuję, że widzę e, Marokańczyków bawiących się piłką na ulicach. A Polacy bardziej, czy młodzi Polacy, przy smartfonach czy, czy komputerach. I, I też chyba to jest jeden z elementów, tego efektu, że my mamy to? trochę gorszą dużynę panie, ambas panie ambasadorze, to jest od razu e, diagnoza. Pan minister Paweł Jabłoński jest w studio. Panie ministrze, słowo Dzień do... Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie ambasadorze. Słowo do ambasadora. Chwila o piłce, bo pan minister za chwilę z krakowskiego Przedmieścia 79 pojedzie do urzędu przy Alei Szucha, tam gdzie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Panie... Tak, tak, rzeczywiście. No to, co mówi pan ambasador, to jest z pewnością w dużym stopniu prawdziwe. Natomiast wszyscy podziwiamy to, jak Maroko sobie doskonale radzi. Odprawiło z kwitkiem już dwie bardzo silne reprezentacje, przecież w grupie jeszcze Belgów. I no, jest to na pewno imponujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniejsze oczekiwania. Więc będziemy z pewnością śledzili to, co, co będzie się działo dalej. To wie, może rzeczywiście też dają do, do trzeciego miejsca na świecie. A kiedy pan minister wybiera się do Maroka? To jest plan na przyszły rok najprawdopodobniej. Też przygotowujemy taką wizję. Bez zdradzania szczegółów, co dodatkowo mogę powiedzieć. Pan ambasador z pewnością potwierdzi, że bardzo intensywnie w ostatnich tygodniach rozmawiamy ze stroną marokańską o, o tym, kiedy i jak w szczegółach ta wizyta będzie wyglądała. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. W poranku wnet. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Panie, panie ambasadorze, no to wróćmy do tych, do tych marokańskich, tylko po, pożegnam się z panem ministrem. Do widzenia, do zobaczenia. Do... do widzenia, panie ministrze. Pan minister już słuchawki, już wychodzi ze studia, ale też mówi do widzenia, panie ambasadorze, a my kontynuujemy naszą opowieść o tym, jak Marokańczycy, czy od razu wzrasta popyt, czy od razu wzrasta taki nastrój, w którym Marokańczycy zaczęli wierzyć, że mogą coś więcej zrobić, w takim codziennym życiu? Czy w codziennym życiu to nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno to się udziela wszystkim mieszkańcom, ale to dosłownie wszystkim. Nawet tym, którzy nie mają pojęcia o piłce nożnej, zresztą chyba to jest naturalne. Natomiast Marokańczycy wierzyli w swoje lwy atlasu, as-sud al-atlas, jak tutaj mówią, i nawet wspierali się z Polakami, bo jak sobie życzyliśmy sukcesów my marokańczykom marokańczycy Polakom to niektórzy mówili żebyśmy się spotkali w finale to ja od razu prostowałem że to jest niemożliwe że my się spotkamy już w półfinale i niech wtedy wygra lepszy my już straciliśmy tę szansę marokańczycy wciąż mają i w tym półfinale mogą się spotkać właśnie z Francją i nas pomścić jak teraz zapowiadają co po niektórzy. Może tak się wydarzyć, ale po drodze jest Portugalia. Panie ambasadorze, o. A potem po... Anglia, a potem, a potem albo. Nie, Anglia z Francją chyba ja no, tak, to już. Ang Anglia z Francją. I teraz już oczywiście nie wiemy, bo się gubimy w tym kalendarzu, nie wiemy, czy jutro gra Anglia z Francją, czy ale chyba jutro. Tak, 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 tak. No, panie ambasadorze, na rozmowę o tym, co robi pan ambasador w Maroko, a robi pan ambasador dużo, umówimy się innym razem. Z przyjemnością, z dużą przyjemnością. Tutaj mogę potwierdzić tylko właśnie, że nie tylko ta wizyta, o której wspomniał pan minister Jabłoński, ale za parę dni ruszamy z największym, z malowaniem największego fresku w Maroku historycznego dotyczącego operacji Torch i wielkiej, wielkiej wielkiej roli jaką odegrał w przygotowaniu operacji Torcz nasz bohater major Mieczysław Słowikowski Rygor który był szefem ekspozytury polskiego wywiadu na Algierię i Maroko i właściwie y, przygotował całą operację czyli lądowania wojsk amerykańskich i brytyjskich 8 listopada 42 roku na wybrzeżach Maroka i Algierii. I gdzie ten. Mur to za tydzień. Za tydzień w Piemitrze wielki na 37 metrów mural zacznie zostać będzie malowany. Będzie malowany, a potem będzie odsłaniany. Tak jest. 22 stycznia planujemy, albo 3 w kolejną 80. rocznicę, z kolei konferencji w Anfie. To była pierwsza z serii konferencji wielkich przywódców tego świata, dotycząca. Planowania II wojny światowej i w Casablanca, w hotelu Arfa, spotkali się prezydent Roosevelt z premierem Churchillem. Miał być Stalin, ale nie dotarł. I z pewnego dnia zostali przyjęci przez sułtana Mohameda V. Wtedy jeszcze Maroko nie było niepodległe. To był protektorat francuski, a dokładnie to jeszcze rządów Vichy. Ale wówczas prezydent Roosevelt obiecał, Sultanowi niepodległość Maroka. Potem do niej nie doszło od razu po wojnie, bo Francuzi mieli trochę inne zdanie na ten temat, ale w 1955 roku sułtan wraca do Maroka, bo był wywieziony na Madagaskarze, na Korsyce przez Francuzów, ogłasza niepodległość, więc my też mówimy mniej więcej, że Polacy nie tylko zapalili tę pochodnie z operacji, ale również w jakimś małym stopniu zapalili pochodnie niepodległości Maroka. I o tym wszystkim, Właśnie. Panie Ambasadorze, będziemy na pewno w radiu wnet rozmawiać. Krzysztof Karwowski, ambasador Polski w Maroko, był gościem poranka wnet, bo my musimy pędzić w studio Zany są czeka Jan Bogatko. Dziękuję, Panie Ambasadorze. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia.